Hejo, hejo, z tej strony Aleksa i witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy odcinek to będzie zupełna nowość na tym kanale, tego jeszcze nie było. Mam nadzieję, że tytuł Was trochę zaciekawił i sobie myślicie, co ta Aleksa znowu wymyśliła i o co jej chodzi. Tak, takiego czegoś jeszcze na moim kanale nie było, jednak uważam, że to jest filmik typu nikt nie pytał, nikt nie prosił, ale każdy potrzebował, więc serdecznie zachęcam do obejrzenia go w całości. Stwierdziłam, że czytając niektóre komentarze na Instagramie, na TikToku czy na YouTubie, muszę po prostu takie coś nagrać, bo gdy czytam komentarze, gdy ludzie siebie wyśmiewają, że ktoś jest gorszy, bo jeździ na ląży, albo że wrócił na ląże, albo że w ogóle bierze treningi na ląży i że nie umie przez to jeździć, że jest gorszy, że no w ogóle wyzwiska na całego przez to, że ktoś jeździ na ląży. Naprawdę, ja nie mogę na to patrzeć. Strasznie mnie to smuci, że dużo osób myśli, że ląża to jest kara, że ląża to jest jakieś, no nie wiem, niższy poziom. Strasznie mnie to smuci, a zarazem denerwuje, więc chciałabym dzisiaj to wszystko ładnie wyjaśnić i zachęcić Was do ląży i do treningów na ląży, bo to jest naprawdę cudowna rzecz. Ja sama biorę treningi na ląży, pomimo że już coś tam skacze, jakieś metrowe parkury, umiem opanować konia, jakieś podstawy ujeżdżenia znam, to i tak biorę treningi na ląży. A dlaczego? Spytacie się dlaczego? Dlatego, bo ląża jest cudowna, aby poćwiczyć swój dosiad, swoją koordynację ruchów, swoją postawę. Gdy jesteś na ląży, to nie myślisz nad koniem. Konia trzyma trener, nad koniem panuje trener. Ty w ogóle się nim nie zajmujesz. Jesteś skupiony tylko na sobie i na korekcji swojego ciała. Wiadomo, że w ujeżdżeniu bardzo ważna jest korekcja ciała, również w skokach, no bo wiadomo, bez ujeżdżenia nie ma skoków. I dla mnie każdy jeździec co jakiś czas powinien brać po prostu treningi na ląży. Moja trenerka również bierze sobie treningi na ląży, ponieważ no naprawdę, nie ma nic wspanialszego niż korekcja własnej postawy, gdy nie musisz zajmować się koniem. Bo wiadomo, jak jeździmy, no to tu trzeba z koniem przepracować, tu koń się spłoszy, tutaj wiecie, ma gorszy dzień, no i nie idzie niektórych elementów wypracować, a na ląży jesteście tylko wy i swój dosiad. I naprawdę nie myślcie proszę, że ląża to jest kara i że zaraz ludzie będą Was wyśmiewać. No i proszę, nie płaczcie swoim trenerom czy instruktorom, jeśli Wam zaproponuje ląże, że nie, że Wy w życiu nie pójdziecie na ląże, bo to obciach, że po prostu masakra. Nawet sami mu to zaproponujcie, żeby Was wziął na ląże co jakiś czas. Nie dość, że jest tylko trener skupiony na Was, a nie na innych koniach ze szkółki, tylko Was trzyma na ląży i całą godzinę po prostu poprawia Wasz dosiad. No to jeszcze jest to doskonały czas, aby swoje umiejętności podszlifować. I ja właśnie dzisiaj z Nikolą mam trening na ląży i cały Wam pokażę, jak przebiega u mnie ten trening na ląży. Naprawdę chciałabym Was zachęcić, a niektórym osobom zmienić tok myślenia, aby przestały się już wyśmiewać po prostu z tych osób, które jeżdżą na tej ląży, bo naprawdę tak być nie może, tak być nie może. I słuchajcie, jeśli ktoś z Was się wyśmiewa, to odeślijcie go do mojego filmiku i niech go obejrzy. Naprawdę. Zmieńmy to jeździectwo, ląża to nie kara, ląża to nie jest wstyd, ląża to nie jest po prostu powód do wyzwisk. Także zmieńmy razem to jeździectwo i zachęcam serdecznie Was do obejrzenia mojego treningu i Nikoli treningu właśnie na ląży. Teraz będę brać o wiele więcej takich treningów na ląży, bo trochę w tym siodle ujeżdżeniowym nie umiem się odnaleźć. I właśnie tak, żeby sobie pomóc, żeby tą sylwetkę przed pierwszymi startami WKKW poprawić, co wtorek będę brała z trenerką treningi na ląży, a przy okazji Nikola również będzie je brała. Także jeśli chcecie taką serię z treningów na ląży, to dajcie znać, a ja Was już zapraszam na mój odcinek. Jeszcze tylko szybko chciałabym dodać, że ja mam bardzo, ale to bardzo duży problem po prostu z rozluźnieniem mięśni. Wiecie, ja studiuję fizjoterapię i ostatnio na zajęciach z diagnostyki postawy ciała pan powiedział, że jest ze mną tragedia. Każdy jeden mięsień w moim ciele jest spięty, co bardzo, ale to bardzo utrudnia jazdę konną, ponieważ o wiele ciężej mi jest
prawidłową postawę w siodle ujeżdżeniowym zachować, także no muszę chodzić do fizjoterapeuty, muszę zacząć się rozciągać, ale także ląża. Ląża mi doskonale pomoże nad rozluźnieniem swoich mięśni. Trenerka zapewne przygotowała mi jakieś ćwiczenia, będziemy się dzisiaj rozciągać na koniu, będziemy takie różne właśnie stretchingowe ćwiczonka robić na dili, aby właśnie mi trochę pomóc i te mięśnie mi trochę tutaj rozluźnić. Na początku zobaczycie, ja będę mega spięta na tym koniu, tak mam zawsze. Potem jak się rozgrzeję, to będzie trochę lepiej, ale i tak jest tragicznie. Także będę brała coraz więcej takiej ląży i zrobimy z trenerką normalnie hipoterapię na dili, aby mi te wszystkie mięśnie po prostu porozciągać, bo jeśli jeździec jest rozciągnięty, to i koń lepiej pracuje. Także no, teraz już Was zapraszam do oglądania. Przepraszam na wstępie za brudne lustro, jeszcze nie zdążyłam go umyć, ale chciałam Wam pokazać, że na trening dzisiejszy założyłam moje nowe bre jeansy z Chocomola. Chocomilla? Chocomilla, tak poprawialiście mnie, że mówi się Chocomilla chyba. No, te fioletowe z nowej kolekcji, czyli założę dzisiaj na trening w końcu fioletowy komplecik. Wczoraj widzieliście mnie w nowym kompleciku z Matesa, dzisiaj w nowym fioletowym. Co prawda ci, co mają Instagrama, to chyba mnie już widzieli w fioletowym, bo raz już w nim jeździłam i po prostu na Instagrama wstawiłam. Jednak oficjalnego filmiku na YouTubie w tym komplecie jeszcze nie było, także uwaga, dzisiaj będzie fioletowo! Wjeżdżam do stajni, tym razem z Nikolą. Ja. Wczoraj byłam z Martin, dzisiaj z Nikolą i dzisiaj już nie mamy takiej pięknej pogody jak była wczoraj, więc pewnie pójdziemy na trening na halę. Macie konie, pastwiska z koni. No, więc niestety pójdziemy na halę. Halo, halo, kto tu idzie? Księżniczka moja najpiękniejsza. Dzień dobry. Dzień dobry, Michu. Ona chce smaczka. Nie masz smaczka, więc nie mam przytulania. Cześć, misiu. Idziemy na trening. Dzisiaj ujeżdżeniowy. Dobra, zbieramy się, bo jesteśmy trochę spóźnione, a trzeba porządnie wyczyścić tego zbója pięknego. Bierzemy się za czyszczonko. Co, Michu? No więc nie będę nagrywać czyszczenia, bo muszę się trochę pospieszyć, bo za 10 minut mam już siedzieć na koniu, także raz, dwa. I uwaga, oto nasz nowy fioletowy komplecik, który widzieliście w filmiku, jak otwieram wielki haul zakupowy, w sensie paczki z wielkiego haulu zakupowego. Także dzisiaj będziemy jeździć na fioletowo. Idyla jadła smaczka przed chwilą i mi go tutaj uświniła, ale to raczej pod siodłem, więc myślę, że nie będzie widać. Szkoda, że nie ma słońca, bo trochę jest przekłamany kolor, ale i tak jest piękny. Dobra, Nikola, no to zakładaj. Pokażę, jak się prezentuje na dilce. Okej, okay, trochę wyżej. Jeszcze o. Dobra. I do tego mamy nauszniki, które mamy tutaj, więc ubierzemy jej cały komplecik. I uwaga, uwaga, tak Dilunia prezentuje się w fioletowym kompleciku. I tak jak mówiłam na wczorajszym filmie, nie wiem, który jest ładniejszy dla mnie, czy ten z Matesa, czy ten fioletowy, bo obydwa są po prostu boskie, ale Dilunia stój jeszcze. Teraz nagrywamy. No, cudownie wyglądasz, Mycho. Dobra, i widzicie, fioletowe breczeski będą pasować idealnie. Co, jesteś taka piękna. Dobra, lecimy na trening. No i zaczynamy naszą lążę. Najpierw od porządnej gimnastyki. Moim pierwszym zadaniem było dotknięcie prawą ręką lewego ucha, lewą ręką prawego ucha, także taka gimnastyczka. No i oglądając te filmiki widzę, jaki ja mam z tym ogromny problem. Teraz musiałam dotknąć zadu lewą ręką i prawą ręką i również jestem bardzo poswinana, prawie że ledwo to robię, ale i tak to jeszcze nie jest najgorzej, zaraz zobaczycie, co mi najgorzej wyszło, bo to była tragedia. Dotykanie lewą ręką prawej kostki, no po prostu ledwo co tam dosięgnęłam, prawie spadłam z tego konia, nie mogłam w ogóle tych mięśni rozluźnić i tam dosięgnąć. I tak samo teraz z drugiej strony. Z drugiej strony było trochę lepiej, ale też chyba tej kostki nie udało mi się dotknąć. Nie mogło zabraknąć oczywiście młynka. Tak, młynek również musi być jako ćwiczenie na koordynację i równowagę. I z tym na początku też miałam trochę problemów, ale jakoś w końcu udało mi się go zrobić. Biedna Dila tylko, ona naprawdę już miała taki wzrok, co ty na mnie robisz, co ty na mnie robisz.
Zaczynamy kurs i ja już sobie przejrzałam te wszystkie filmiki i to był najgorszy kurs, no bo był pierwszy i Wam teraz powiem moje błędy. Pierwszy błąd to widzicie, jak ja mocno pośladki wypijam do tyłu, jak taka kaczka. Tak być nie może, jakby pupa, pośladki muszą być pod całym ciałem schowane. Za mocno też wypięłam tutaj odcinek lędźwiowy, więc to też kiepsko wyglądało. Potem to oczywiście poprawiłam. Teraz mam jeszcze takie ćwiczonka, aby ruszać ramionami i zobaczcie, jaka ja również jestem spięta w tych ramionach. Po prostu ja myślałam, że to mega płynnie robię, a jak teraz patrzę na te nagrania, to jestem tak sztywna, te ręce mam tak sztywne, że ja nie wiem, co mam ze sobą zrobić normalnie. Również nie możemy zapomnieć o rozgrzaniu szyi, więc takie machanie głową, żeby rozgrzać porządnie wszystkie mięśnie. Tutaj jest kurs po korekcji trenerki. Tak jak słyszeliście, powiedziała, że dużo lepiej, tak dużo lepiej. Już mi ta pupa tak nie wystaje z tyłu. Jestem bardziej wyprostowana, schowana pod siebie. I ten kurs już trochę ładniej wygląda. Nawet trochę luźniej mogłabym powiedzieć. Jednak te ramiona nadal są takie spięte. Tutaj wyciągnęłam nogi ze strzemion. I słuchajcie, ja myślałam, że bez strzemion mi się będzie jechało gorzej, a bez strzemion w siodle ujeżdżeniowym jechało mi się o wiele lepiej, więc no tutaj nawet jakoś to wygląda. Trochę mi te nogi odstają, ale tutaj akurat pracowałam nad ruchami miednicy i nad górną partią ciała, nad nogami będę pracować dopiero później. Teraz bierzemy się za nogi i trenerka właśnie ustawia mi nogę w odpowiednim miejscu i słuchajcie, jak ona mi ustawiała tą nogę, to ja poczułam taki ból, bo ja mam straszne blokady w stawach, no i też jestem nierozciągnięta. I po prostu jak ona ustawiła nogę w prawidłowej pozycji, jak powinno być, to myślałam, że ja umrę z bólu, więc muszę się rozciągać, muszę się rozciągać. Tu już mamy galop. Galop mi o wiele lepiej wychodzi niż kurs, bo w galopie umiem się rozluźnić. W kursie jakoś nie wiem, no nie umiem się rozluźnić, galop mi o wiele lepiej wychodzi. Jakoś to wygląda. Ta noga też jest taka bardziej swobodnie puszczona. A i słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna rzecz, bo wiem, że w niektórych szkółkach tak uczą, że każą Wam się trzymać kolanami. Słuchajcie, nie wolno trzymać się kolanami. Właśnie mnie też tak uczono i to jest wielki błąd. Nadal niestety mam tą manię i razem z trenerką na tym treningu właśnie też próbowałyśmy się tego pozbyć. I już na koniec mi super wychodziło, bo kolano miałam odstawione od siodła, w ogóle nie dotykało, było luźno, puszczone. I słuchajcie, nie wolno trzymać się kolanem. Jeśli Wam każą trzymać się kolanem, zmieńcie trenera, bo to jest bardzo złe. Jak słyszeliście, trenerka mnie przed chwilą pochwaliła, że w końcu bardzo ładnie otworzyłam kolano i kolano było luźno puszczone, więc no, progres na pewno był. I kończymy trening. Udało mi się Dile zatrzymać mięśniami brzucha, skusa do stępa, także superowo. I oczywiście pochwała dla Diluni. I Nikola zaczyna teraz swój trening ze mną. Muszę Wam powiedzieć, że byłam z niej tak strasznie dumna, niesamowicie, bo zobaczycie, jakie postępy zrobiła w swojej pozycji. Zrobiłam jej najpierw takie same ćwiczenia, jakie ja miałam na początku i teraz zaczęła kurs, na początku trochę sztywny, ale o, właśnie ramiona, machała sobie ramionkami w przód, w tył, tutaj chciała koniecznie zatańczyć makarenę, tak, więc Nikola tańczy makarenę. Natomiast tutaj Nikola pierwszy raz jechała w kusie ćwiczebnym i to bez strzemion. I nawet jej to wychodziło, aż tak bardzo się od tego siodła nie odrywa, jest dosyć wyprostowana. Oczywiście się trzymała jeszcze siodła, aby tą równowagę zachowywać, jednak naprawdę bardzo ładnie jej to wychodziło. Tutaj w drugą stronę. No, byłam z niej mega dumna.
Młynek oczywiście też musi być. Nikoli to trochę szybciej szło niż mi. Ale Nikola chodzi na aerobik, więc Nikola jest o wiele bardziej wygimnastykowana niż ja, o wiele bardziej elastyczna i się tak nie spina na tym koniu. Ja nie wiem, ja się strasznie spinam, a Nikola słaby zawsze luźno siedzi. I na koniec galop. Sama Nikola zaproponowała, że chciałaby spróbować galop w pełnym siadzie. Też tego nigdy nie robiła, więc to jest jej pierwszy raz. Trochę jeszcze podskakuje na Dili, ale i tak bardzo ładnie jej to wychodziło jak na pierwszy raz. Nawet nogę ładnie trzyma w jednym miejscu stabilnie, więc nie, naprawdę moja siostra, o widzicie, nawet bez trzymanki, zrobiła bardzo duży postęp ostatnio i no trenuje dalej. Trenujemy obydwie dalej i zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Koniec mojego treningu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam również nadzieję, że niektórym otworzyłam oczy i że zauważyli, że ląża to nie jest żadne zło, wręcz ogromna pomoc dla jeźdźca. Także no, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Pamiętajcie, że jeśli chcecie więcej takich odcineczków, to koniecznie dajcie komentarz. To będę Wam takie różne serie z mojego rozciągania na Dili robić i z mojej pracy nad podstawą. No i naprawdę, jeśli ktoś Was wyśmiewa, wyślijcie mu mój filmik. Naprawdę, zróbcie to i może jemu też się otworzą oczy. A ja teraz już kończę. Oczywiście wysyłam Wam buziaczki i do zobaczonka w następnym odcineczku. Pa, pa!